filmie ze zwiedzania reszty San Francisco. Nadal jest ten sam dzień, ale stwierdziłam, że na wszelki wypadek przetnę na pół. Przyszłam teraz na słynny Pier 39, więc wam pokażę, jak wygląda. I będziemy. Cały czas mówię przez my, a jestem sama. Bo się jeszcze z chłopakami z pracy nie widziałam. Jak będę się zapuszczać i mówić przez my, no to tak czy tak mam na myśli samą siebie. Przyszłam na to słynny pier i wam pokażę, i potem dalszy plan wycieczkowy. Trochę muszę poodwracać plany, żeby wszędzie zdążyć, bo jednak trochę jest dystansu, a Alcatraz zajęło mi godziny dłużej. Zrobiło ciepło na tyle, żeby bluzę ściągnąć. Pier 39, po prostu wielkie molo tętniące życiem. Bary, restauracje, sklepy. Bardzo fajne miejsce. I w ogóle jest tu Hard Rock Cafe, więc wrócę tu na kolację. Na razie na lunch zjadam sobie pączki, bo jakoś głodna nie jestem, duże śniadanie jadłam, więc to tyle. Teraz usiądę i zastanowię się, czy dreptać. Muszę posprawdzać mapę. Czy będę dreptać dalej, czy będę... Co mi się z brwią dzieje? Czy jednak się przemieszczę Uberami, żeby zdążyć wszędzie dzisiaj, także muszę sobie wszystko przemyśleć. Właśnie jedna pani spojrzała na mnie w taki sposób, że kręcę, że po prostu aż mnie zabolało. Cieszę się, że jednak wzięłam Ubera, a nie szłam z buta. Zobaczcie za mną. Wszystko jest pod taką górkę, więc raczej by mi trochę zajęło, żeby tu się wdrapać. Stwierdziłam, że jestem crazy i idę pod górę słynnej Lombard Street. Nie chcę wiedzieć, ile tu jest schodów, ale pójdę. Co mi szkodzi? Raz podejrzewam, że albo już nigdy tu nie przyjadę, albo dopiero za parę lat, więc dreptam, a co? Tutaj. Weszłam na górę, zeszłam na dół, zamówiłam Ubera, nie dość, że mi to zajęło nie wiadomo ile czasu.
to potem mi się zawiesiła aplikacja i mimo, że mi wyświetliło rejestrację, jaki kierowca po mnie przyjedzie, to zatrzymał się w ogóle nie tam, gdzie zaznaczyłam na mapie, bo nie ruszyłam się w ogóle. A potem widziałam, że odjeżdża, jeszcze machałam do niego, to mnie skasował za skasowaną podróż i sobie pojechał. Zrestartowałam telefon, aplikacja mi nadal wisi, nie mogę nic zamówić i dostanę zaraz szału, bo stoję już znowu prawie pół godziny i marnuję czas, a za daleko mam, żeby gdziekolwiek się teraz przemieścić z buta. Więc po prostu masakra. Jak w górach, więc no ale zmarznę, trudno. Widoki warte do zmarznięcia. Dla porównania, tam teraz macie ludzi na tej skale, na której byłam. Bezużyteczny fakt dnia. Internet, znaczy nie tyle internet, ile aplikacja Ubera działa lepiej w pośrodku niczego na klifie niż w centrum miasta. Właśnie się tak spojrzałam, bo tu jest napisane, że jest okolica zamknięta dla wizytorsów. Ale ludzie tu chodzą, więc nie wiem. A chyba się skapnęłam, że nie wiem, czy dobrze idę. No ale trudno, że idę, to idę. W ogóle jaki tu fajny las jest. Trochę wieje. Z kapturek założyłam. Szkoda, że słoneczka nie ma, ale jest. Jest git. Nadal jeszcze trochę nie wierzę, ale zwiedzam wszystko, co chciałam. Zaszłą mgłą, bo to jest jedyny dzień, kiedy mogę tu przyjechać i nie widzę całego mostu i aż mi się trochę płakać chce. No zobaczcie, no nie widać nawet, gdzie się kończą. No już nie będę miała kiedy przyjechać. Że faktycznie im te wieże są wyższe, tym łatwiej podnieść ten czarny pasek. Bardzo duża różnica jest.
Zarejestrować już na konferencję, żeby jutro kolejek uniknąć. Oczywiście bezchmurnie w San Francisco, a na moście mgła. Bomba. No ale trudno. Ale pokażę Wam może trochę, jak jest w środku. Mam nadzieję, że mnie słychać. Pojechałam do Hard Rock Cafe na kolację i się okazało, że kolacji nie serwują, bo jest zamknięta impreza. Ale że zamknięta impreza była organizowana przez jednego z platynowych partnerów Salesforce, który organizuje całą tą konferencję, to mimo tego, że nie byłam na liście, to udało mi się tam wbić. Więc wbiłam się na VIP party. Był bufet co prawda i coś tam zjadłam, ale uciekłam szybko, bo wszyscy w garniturach, wszyscy, wiecie, gotowi na właśnie VIP party, a ja na turyście, więc trochę mi tam było dziwnie i szybko zjadłam i wypiłam tylko pół piwa i uciekłam. I właśnie tak sobie siedzę teraz na Pier 39 i się zastanawiam, czy iść do jakiejś restauracji albo do jakiegoś pubu, coś konkretnego zjeść. Właśnie się zastanawiam, czy jeszcze jestem głodna, czy już nie. Ale po prostu Naska jak zwykle coś musiała zrobić. A tym razem się wbiła na VIP imprezę. Zmęczone, ale usatysfakcjonowane dziecko wróciło do hotelu. Słuchajcie, padam, jest godzina, która jest. Czemu mnie nie pokazuje? Jest za 20:10. Ja ledwo żyję. No ale wstałam o 5:30, więc wiecie. Mam prawo być już zmęczona, szczególnie po takim dniu. Co jeszcze chciałam Wam pokazać, bo no, już Wam mój badge pokazywałam. A jeszcze Wam pokażę, co dostałam, co kupiłam. No i taką. Tutaj jest na planie miasta zaznaczone są wszystkie budynki, w których się Dreamforce odbywa. Ja głównie będę tutaj w budynku numer 2, prawie wszystkie sesje mam. Więc fajnie, bo nie muszę się za bardzo przemieszczać. Na pewno pójdę tutaj do piątki, do Dream Forest, bo tam będą się dziać różne konkursy, w których chcę wziąć udział. Bo mi się zdarza coś w tych Salesforce'owych rzeczach wygrywać, więc z przyjemnością sobie wezmę udział.
I w jakiś dzień chcę też podjechać do Salesforce Tower. To jest główna siedziba właśnie firmy Salesforce, bo oni są tutaj z San Francisco i właśnie wybudowali chyba w zeszłym roku, czy na początku tego roku oddali do użytku nowy budynek. Już go wam pokazywałam w przebitkach, teraz na drodze powrotnej przejeżdżałam przy samym właśnie tym budynku i chcę tam pojechać też w jakiś dzień. Także w tylu miejscach się to odbywa. Sorki, ziewałam. Nie mogę tego zgubić, bo jeśli zgubię ten zestaw tych dwóch badży z kodami, to wydrukowanie ponownego z moim imieniem kosztuje $150. Więc chyba by mnie firma zabiła. I dostaliśmy plecaki. Taram. Takie szaro-niebieskie, tu z wielkim Dreamforce i tu sponsorzy różni, także fajnie, bo w sumie nawet nie mam plecaka, ten który mam tutaj firmowy, to pożyczyłam od koleżanki. Jeszcze butelki na wodę dostaliśmy, bo są stacje z różnymi napojami we wszystkich budynkach. Więc zamiast sprzedawać w butelkach, to po prostu postawili stacje, w których można sobie dolewać wody czy innych rzeczy i dali wszystkim butelki, więc myślę, że to jest bardzo fajne rozwiązanie. Kupiłam sobie parę też pamiątek, oczywiście breloczek, niektórzy zbierają magnesy na lodówki. Ja prawie we wszystkich domach, w których mieszkałam w Anglii, łącznie z aktualnym, mam zawsze wbudowane lodówki, więc magnesy odpadają i już wpadłam w nawyk kupowania sobie breloczków i mam przy kluczach od samochodu i od domu w jednym pęku breloczki ze wszystkich miejsc, w których byłam, czyli jest Norwegia, Włochy, są Wyspy Zielonego Przylądka i tak dalej, i tak dalej, także dorzucę San Francisco. I jeszcze, niektórzy się pewnie będą śmiać, ale kupiłam sobie taki duży most, to tak na pocieszenie, że była mgła. Stwierdziłam, że jak nie widziałam go w całej okazałości, to będzie mi stał na biurku i przypominał, że byłam. No i oczywiście kubek też musi być i w Alcatraz kupiłam właśnie, że I spent time on Alcatraz. Czyli w slangu można by to było przetłumaczyć, że odsiedziałam w Alcatraz. Znaczy nie tyle w slangu, to jest oczywiście gramatycznie poprawne. Pod każdym względem, sorry, zmęczona już jestem. Także taki kubas. No i tak jak wam mówiłam, kupiłam też książkę właśnie tego Billa. I tu mam autograf. Bardzo fajnie. Także jestem ciekawa, co tu wyczytam.